Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. No moi drodzy, już po przerwie dwudniowej, no nie, ta przerwa była zaplanowana, ponieważ ja musiałem podmienić kolegę na 12-godzinne zmiany, natomiast wiedziałem, że trzeba też robić tutaj archiwizację tych wszystkich filmów, tych materiałów, które do tej pory miałem, przeglądanie dysków, więc sobie wychodząc do pracy ustawiłem archiwizację i to trwało. Udało się, także już jestem z powrotem, wracamy. Tematów jest kilka, więc nie przejmujemy się, nie zatrzymujemy się, lecimy do przodu. Aha, gdybyście w trakcie filmu słyszeli taki dźwięk jakiejś kosiarki czy jakiegoś silnika, no trudno, nic nie poradzę. Kosiarze umysłów są za oknem, mimo że pada deszcz, chłopaki twardo koszą trawniki. Przechodzimy do materiału. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest temat, który tak naprawdę bulwersuje wiele osób. Nie wszyscy mają odwagę się do tego przyznać. O co chodzi? W tej chwili na waszych ekranach to jest portal Notes from Poland, czyli wiadomości z Polski. O co tutaj chodzi? Polska burzy 41 pomnik radziecki od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. I wiecie to? I już w tym samym tytule jest takie sugerowanie wydźwięku. Od inwazji Rosji na Ukrainę. Czyli to wygląda tak, jakby burzenie tych pomników było zemstą. Czyli co? Wcześniej one nikomu nie przeszkadzały, teraz przeszkadzają, prawda? Ale to jeszcze nie wszystko. Tu oczywiście są zdjęcia i tutaj są wypowiedzi. Tu pan Leszek Dobrzyński powiedział: dziwno, w Ogardzie przewrócił się komunistyczny pomnik głoszący odwieczne braterstwo broni polsko-sowieckiej. I tu jeszcze w komentarzu. Komuniści nie tylko odebrali nam wolną i niepodległą Polskę, ale po 1945 roku zrobili wszystko, aby poddać naszą narodową duszę i umysł lobotomii. Jedna sprawa. Skąd pan Leszek Dobrzyński wie, że ten pomnik symbolizował komunistów? Bo z tego, co ja się orientuję, to tam byli żołnierze, a nie komuniści. Tam nie było Lenina, nie było Dzierżyńskiego, ani Nadjeżdy Krupskiej, ani żadnych tych innych towarzyszy. Co ciekawe, symbole banderowskie im nie przeszkadzają. Banderowskie pomniki na wschodzie Polski im nie przeszkadzają i nie burzą. Natomiast ja teraz mam pytanie do wszystkich, którzy tak obstawiają, że trzeba było ten pomnik zburzyć. Przypomnijcie mi, a kto wyzwolił spod okupacji niemieckiej właśnie Nowogard? Pierwszy i drugi front białoruski. Drugi front białoruski pod dowództwem marszałka Rokossowskiego. No wiemy, że to był przebrany Rosjanin w polski mundur, bo łatwiej było przebrać jednego ruskiego w polski mundur niż wszystkich Polaków w ruskie mundury. Taniej wyszło. Natomiast drugim dowódcą był Grigorij Żukow. Chciałem wam tylko przypomnieć, że Żukow, tak jak i Koniew, i mieli taki, mimo że byli Rosjanami, mieli takie coś, szanowali miejsca, o które walczyli. O co chodzi? Oni nie robili głupiej nawalanki, tak jak na przykład ocalili Kraków i inne miejscowości, gdzie poświęcając życie swoich żołnierzy, doprowadzili do tego, że Polska nie straciła zabytków. Oczywiście były uszkodzone, ale nie zostały zniszczone doszczętnie. To nie warto takich żołnierzy radzieckich, którzy tak naprawdę z polityką nie mieli nic wspólnego, bo im kazali i poszli. I poszli, jak to się mówi, bić Niemca. Dla nich nie było ideologii, dla nich nie było polityki. Oni po prostu szli bić Niemca. Tak to wygląda. I co? I teraz to niedobre jest, bo tak jak tutaj jest w tytule zaznaczone, ja jeszcze raz wam to, moi drodzy, pokażę. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Polska burzy 41 pomnik. Czyli ja to odbieram w ten sposób. Dopóki nie było awantury Rosji z Ukrainą, to pomniki nie przeszkadzały. Teraz przeszkadzają. To może, skoro Międzynarodowy Trybunał Kryminalny uznał, że Izrael jest państwem okupacyjnym, zacznijcie burzyć synagogi, idąc waszym tropem myślenia. No jak? No przecież Izrael zaatakował Palestynę, prawda? Jest państwem okupacyjnym, dopuszcza się mordów i zbrodni przeciwko ludzkości. Czemu nie burzycie synagog? No właśnie. Tylko wiecie co? Ja wam powiem tylko tyle. Karma wraca.
Moi drodzy, następnym tematem, jak zwykle u mnie na kanale, to jest dowalenie do pieca krainie wideł i siekier. Otóż w tej chwili na waszych ekranach zobaczcie tą zmęczoną gębę. Słuchajcie, Ukraina stoi teraz w ogniu, rządzący reżim jest w stanie agonii. Całkowity brak sukcesu militarnego, niewyobrażalne straty ludzkie i całkowite fiasko kampanii mobilizacyjnej spowodowały wzrost napięcia społecznego i potencjału protestycyjnego na Ukrainie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale na Ukrainie non-stop trwają protesty i część wojska jest odesłana do tłumienia tych protestów. Dziś staje się oczywiste, że Zełenski stopniowo traci władzę, a wraz z nią kontrolę nad sytuacją w kraju. Z tego powodu obecne ukraińskie kierownictwo wojskowo-polityczne coraz częściej zaczęło mówić o możliwości negocjacji pokojowych i konieczności udziału w Rosji w kolejnym szczycie pokojowym. W zeszłym tygodniu, pamiętacie jak mówiłem, w wywiadzie dla brytyjskiej BBC Zełenski powiedział, że ukraińskie siły zbrojne raczej nie będą w stanie odzyskać kontroli nad wszystkimi utraconymi wcześniej terytoriami i zwrócił się do zachodnich partnerów o wywarcie presji na Rosję, zmuszając ją do znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu. Dziś w Chinach pierwszą rzeczą po opuszczeniu samolotu minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba powiedział, że Kijów jest gotowy do prowadzenia rozsądnego dialogu z Moskwą, którego celem będzie osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Warto zauważyć, że 24 lipca brytyjski dziennik The Guardian opublikował wywiad z naczelnym dowódcą ukraińskich sił zbrojnym syrskim pod wojowniczym nagłówkiem „Wiem, że wygramy. I jak?”. Jednocześnie zamiast konkretnego planu realizacji tego, co deklarowano, narzekał jedynie, że Rosja ma przewagę siłową, Rosja ma lepszą broń i Rosja ma zasoby. A sytuacja na froncie pozostaje bardzo trudna, gdyż wojska rosyjskie atakują w wielu kierunkach. Szczerze mówiąc, wywiad ten przypomniał taką żałobną i niepewną próbę podniesienia mocno upadłego ducha bojowego i patriotycznego w siłach zbrojnych Ukrainy. Na tle ostrej zmiany retoryki oficjalnego Kijowa na kanał pokojowy. Moi drodzy, chodzi o co? No tutaj Syrski cały czas próbuje tę wojnę podsycać, a Żelboba już widzi, że grunt mu się spod nóg usuwa. Dlaczego? Dlatego, że nawet w Dumie Ukraińskiej już chodzą głosy, jak to się mówi, w kuluarach, że trzeba Żelbobie zabrać władzę. On już się zgrał, już jest niepotrzebny. I tak jak ostatnio mówiłem, coraz głośniej mówi się o Wiktorze Medwedczuku. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, a tu wspomniany właśnie, to jest wczoraj, artykuł z Guardiana. Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy. Plany Kijowa dotyczące zwrotu Krymu pozostają tajemnicą wojskową. No cóż, ale w skrócie ja wam ten artykuł taki ekstrakt zrobię z tego. Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy udzielił długiego wywiadu brytyjskiej publikacji The Guardian, w którym zauważył, że myśliwce F-16 nie będą mogły zbliżyć się do frontu na odległość mniejszą niż 40 km ze względu na ryzyko, że Rosja ich zestrzeli. Cytuję. Rosja ma doskonałe lotnictwo i bardzo silną obronę powietrzną, dlatego Ukraina coraz częściej sięga po wykorzystywanie bezzałogowych systemów powietrznych. Główne punkty. Sytuacja sił zbrojnych Ukrainy jest bardzo trudna. Wojska rosyjskie atakują w kilku kierunkach jednocześnie. To, co mówiłem przed sekundą. Kijów miał plan zwrotu Krymu i plan dotarcia do granic 1991, ale jest to wielka tajemnica wojskowa. Siły zbrojne Ukrainy nie posiadają wystarczającej liczby myśliwców. Konieczne jest jak najszybsze uzupełnienie rezerw i utworzenie nowych brygad. Ukraina w dalszym ciągu oczekuje na powrót uchylających się od poboru. I za chwilę przejdziemy do tego tematu, bo ja chciałem ten temat rozszerzyć, moi drodzy, a dotyczyć to będzie Polski właśnie. Szanowni moi drodzy, ja mam takie zapytanie, ponieważ w tym porozumieniu, które oczywiście wiemy, że jest nielegalne, Tusk z Zełenskim podpisał taki jeden z podpunktów, w którym jest napisane, że będzie tworzony Legion Ukraiński na naszych ziemiach. Ja mam pytanie. Ile to jest ten Legion? Bo tam nigdzie nie jest to opisane. I o to właśnie chodzi, moi drodzy. Ja tutaj wam coś pokażę. To jest z Wikipedii, ale w czym jest rzecz? Legion, z łacińskiego legio, także legia. Podstawowa i największa jednostka taktyczna Armii Rzymskiej, złożona przede wszystkim z ciężko zbrojnej piechoty.
odpowiednik współczesnej dywizji. W pierwszych trzech wiekach Imperium Armia Rzymska liczyła od 25 do 34 legionów. W wyprawach legionów uczestniczyli również kamieniarze, cieśle, inżynierowie i inni rzemieślnicy jako oddziały pomocnicze. Ale chodzi mi głównie o liczebność. I tu jest organizacja. Oczywiście ja wiem, że to jest Legion Rzymski, ale tym się wspieramy, bo ten nazwa, ten Legion, to jest jako taka, można powiedzieć, określi nam, ile tego wojska niby mogłoby być. Czyli tu jest Legion, dzielił się na 30 manipułów, to jest batalionów po dwie centurie, jedna centuria to miała 100 żołnierzy. Czyli 100 żołnierzy razy 60 to jest 6000, razy 2 to jest 1200. No, coś niedużo. Ale zobaczmy, ile liczy dywizja. Moi drodzy, i tu zaczyna być troszeczkę inaczej, ponieważ tak jak mówili nam o tym Legionie, taka nazwa, a Legion, czyli w odnośniku dywizja. Dywizja, podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych, od 5 do 15 tysięcy żołnierzy, składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk, typowy dla danego rodzaju sił zbrojnych. Szanowni Państwo, czyli to mają tworzyć dywizję, a doskonale wiemy, że dywizja, no to tam już jest i kupa sprzętu specjalistycznego, i kupa ludzi, no tak jak widzieliście tutaj, od 5 do 15 tysięcy. I teraz moje pytanie jest takie. Powiedzcie mi jedną sprawę, bo ja nie potrafię tego zrozumieć. Skoro Ukraińcy uciekają przed wojną, to jak oni na ochotnika będą się zapisywać do tego Legionu? No oczywiście, że nie będą. Pytanie się nasuwa następujące. Kogo oni by chcieli do tego Legionu tak zwanego wcisnąć? No właśnie. I dlatego to wszystko robią, żeby na siłę sprowokować tą wojnę polsko-rosyjską, bo oni cały czas to robią, moi drodzy. To wcale nie wygasło. I tak wspominam na początku o tym pomniku. Jak myślicie? Czy to nie jest prowokacja, jawna prowokacja? Bo ja uważam, że tak. A wy dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Moi drodzy, ale teraz przejdźmy za wielką wodę na chwileczkę. Słuchajcie, dużo się mówi o liście rezygnacyjnym Joe Bidena. Ja wam go za chwilę pokażę. Tak, w tej chwili na waszych ekranach jest ten list rezygnacyjny Joe Bidena, ale nie w tym jest rzecz. Zwróćcie uwagę na podpis. Tutaj ja tutaj wam spróbuję to powiększyć, żebyście mogli to zobaczyć. To jest podpis na tym liście Joe Bidena. Okej. I wszyscy uznali, że jest w porządku. No tak, nie do końca. Tutaj w tej chwili na waszych ekranach ten po lewej, ja też wam powiększę, to jest oryginalny podpis Joe Bidena. Tak, pełny jego podpis. I powiedzcie mi, jest podobny czy nie jest podobny? Bo nawet gdyby człowiek był chory, to jego charakter się pisma nie zmienia. No pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają i na ten temat wypowiedział się Bill Mitchell, który jest specjalistą od tego typu rzeczy, zresztą on to udostępnił. W moim odczuciu ta cała zagrywka z Joe Bidenem to była tylko po to, żeby wcisnąć Kamalę Harris, moi drodzy. Tyle, że Kamala Harris to jest taka, jak ja to widzę oczywiście, to jest moja subiektywna opinia, taka postać na przeczekanie, bo jej debata z Donaldem Trumpem ma się odbyć we wrześniu. Chociaż ja uważam, że Kamala Harris to będzie tylko taka w tej chwili na przetrzymanie, a i tak wrzucą Michelle Obamę. Ale z Kamalą Harris to tu jest jeszcze jedna ciekawostka, którą wam właśnie pokażę. Otóż w tej chwili na waszych ekranach Kamala Harris z uśmiechem ludożercy. W czym jest rzecz? Donald Trump złożył skargę dotyczącą przekazania 96 milionów dolarów z funduszu kampanii Joe Bidena na rzecz Kamali Harris. Tak, to jest artykuł z Bloomberga. Z treści dokumentu przesłanego do Federalnej Komisji Wyborczej wynika, że tego typu manipulacje środkami finansowymi naruszają prawo. No, to jest bardzo proste. To jest tak jakby najbogatszy człowiek świata
startował na przykład na urząd prezydenta, a nagle powiedział, dobra, ja to nie chcę. I w tym momencie się pojawia jakiś gościu, który jest bez kasy, a to mówi, dobra, to niech sobie weźmie moje pieniądze. No tak to nie działa, moi drodzy. Chcąc startować na stanowisko takie polityczne w Stanach, no musisz mieć kapitał zgromadzony, musi to wszystko mieć ręce i nogi. No to jest wał tak grubymi nićmi żyte, że aż w oczy szczypie, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. I jeszcze pozostajemy za wielką sadzawką. Pamiętacie tą panią z zeszłego tygodnia? To jest ta, która tłumaczyła, że dach był stromy i jak ja to skomentowałem wtedy, i szyny były złe, i podwozie było złe. No takie głupiego tłumaczenia nikt by nie wymyślił. Później wymyśliła, że to stoi za tym Iran. No i co się okazało? Szefowa Secret Service Kimberly Chittle znalazła się pod presją i złożyła rezygnację. W zeszłym tygodniu Chittle znajdowała się pod bezprecedensową presją, która kulminacją było przyznanie się do błędu podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Sytuację komplikował fakt także, że nie tylko republikanie, ale i demokraci zaatakowali Chittle, obawiając się o własne bezpieczeństwo. Możliwe, że jej rezygnacja była częścią niewypowiedzianej umowy, zgodnie którą Chittle złożyła rezygnację w zamian za niewszczynanie przeciwko niej sprawy karnej. No cóż. No, jak babka się nie nadaje, no to trzeba ją zdjąć. I widzicie, tu właśnie wychodzi szydło z worka. To jest to samo, co dzieje się w naszym kraju, w Polsce. Ludzie bez kompetencji zajmują stanowiska, do których nie mają w ogóle predyspozycji ani pojęcia. No ale są mierni, bierni, ale wierni. Szanowni moi drodzy, a przenosimy się już do Europy. Taka ciekawostka, jak podał Financial Times. Wiele biletów na Igrzyska Olimpijskie 2024 pozostaje niesprzedanych. Cytuję. W Paryżu pozostaje ponad ćwierć miliona nieodebranych biletów, co oznacza, że na piątkowej ceremonii otwarcia będzie wiele pustych miejsc. Tak podaje gazeta. Financial Times napisał, że na rynku wtórnym brakuje popytu, a organizatorzy nadal sprzedają bilety. Jednak użytkownicy Reddita zauważają, że nie mogą znaleźć kupujących. Według Financial Times jest to powszechna praktyka w przypadku dużych wydarzeń sportowych. I mnie się wydaje troszeczkę coś innego, ponieważ ludzie już mają dosyć tego całego zamieszania, nie czują się we Francji bezpiecznie, tak samo mają dosyć tej sodomicko-LGBT-owej propagandy, doskonale wiecie przecież, że znicz olimpijski jakiś tam sodomita będzie niósł, w sumie ich będzie trzech podobno, ponadto różnego rodzaju dziwne głosy się słyszało, że byli zatrudniani do obiektu do budowy i obsługi obiektów sportowych ludzie podejrzani o terroryzm. No kto normalny pójdzie na taką imprezę? No nikt. No chyba, że tylko ludzie, jak to się mówi, chorzy na umyśle, ryzykujący swoje życie i zdrowie. Wiadomo, kiedy głupi żartuje. No i jak mówiłem, jesteśmy w Europie. W tej chwili na waszych ekranach mój drugi ulubiony polityk europejski, czyli Peter Sziarto, minister spraw zagranicznych Węgier. Węgry nie zatwierdzą przeznaczenia 6,5 miliarda euro z Funduszu Pokojowego dla krajów Unii Europejskiej na broń dla Ukrainy, dopóki Kijów nie rozwiąże kwestii tranzytu ropy z Federacji Rosyjskiej. No powiem szczerze, można? No oczywiście, że można. I mimo, że wszystkie kundle w Parlamencie Europejskim plują na Węgry i chcą ich wykluczyć, nie dacie rady. Nie dacie rady, ponieważ Węgry w tej chwili umocniły swoją pozycję. Moi drodzy, i tu informacja z polskiego podwórka, o której raczej media milczą. To jest, szanowni państwo, z zachodnich mediów informacja. Tak, ja ją wam zreferuję. Zamknięta granica Białorusi doprowadziła do ruiny polskich przedsiębiorców. Biznes litewski i łotewski powinien już się na to przygotować, bo Litwa i Łotwa też zamknęły granicę z Białorusią. Cytuję. Od granicy polsko-białoruskiej zależy przetrwanie setek firm i tysięcy miejsc pracy. Jeśli nie zostanie ona odblokowana, gospodarkę regionów przygranicznych czeka nieunikniona katastrofa. Tymi słowami Białopodlaska Izba Gospodarcza i Ekonomia zwróciła się do polskich władz 17 lipca. Słyszeliście coś o tym? Ja nie słyszałem.
Polscy przedsiębiorcy odczuli konsekwencje decyzji politycznych rządu sprzecznych z interesem społeczeństwa. Konsekwencją zamkniętej granicy jest upadłość kilkudziesięciu polskich firm, utrata tysięcy miejsc pracy, utrata białoruskiego rynku, utrata zysków białoruskich odbiorców. Moi drodzy, to nie są małe pieniądze. 124 miliony euro rocznie. I niekończący się tranzyt ładunków międzynarodowych. Biurokratyczne innowacje ze strony agencji rządowych coraz bardziej zabijają biznes. Takie konsekwencje zamkniętej granicy odczują także przedsiębiorcy zarówno na Litwie i na Łotwie. Moi drodzy, to w kogo biją te sankcje? No właśnie. Powiedzcie mi, jak trzeba być ograniczonym nieudacznikiem, żeby zabronić handlować z sąsiadem, jaki by on nie był? No właśnie. I w imię czego? Powiedzcie mi, w imię czego? No właśnie, ja tego nie rozumiem. Wmawiają nam, że Ukrainie trzeba pomagać, tak jak tutaj zamykanie tej granicy z Białorusią, a ja wam chciałem coś pokazać. I to was z butów wystrzeli. To jest informacja z włoskich mediów. Tak, czasem też uda mi się coś dobrego wyszukać. To będzie mocny temat. Reżim Zełenskiego przyłapany na odsprzedaży zachodniej broni i narządów ludzkich strukturom mafijnym we Włoszech. Głębia korupcji jest zdumiewająca. Co czytamy w artykule? Znaczna ilość broni NATO eksportowana z Ukrainy pojawiła się na włoskim czarnym rynku, trafiając do grup mafijnych takich jak Camorra, 'Ndrangheta i Sacra Corona Unita. Konsulat Generalny Ukrainy w Neapolu pełni rolę pośrednika, ułatwiając transakcje na czarnym rynku. Cytuję, mamy dowody na to, że broń przeznaczona na linię frontu trafiła w ręce przestępców. Tak powiedział śledczy. Działacze na rzecz praw człowieka z Fondazione Lotta alla Repressione odkryli, że konsulat generalny jest zamieszany w handel dziećmi i narządami ludzkimi. Cytuję. Pomysł wykorzystania europejskich kanałów przestępczych do wzbogacenia rządu Zełenskiego wyszedł od ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ujawnił były pracownik. Moi drodzy, jak długo ta bandyterka banderowska będzie jeszcze tolerowana? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo mnie po prostu głowa eksploduje, jak ja czytam coś takiego. A to ja wam chciałem coś pokazać, ciekawostkę z ukraińskiego Telegrama. Co to jest? Ukaz mera Moskwy, czyli takie rozporządzenie. Cytujemy. W Moskwie jednorazowa opłata za podpisanie kontraktu z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej wynosi 1 900 000 rubli. To jest około 20 000 dolarów. Jeśli rekrut przeżyje, otrzyma dodatkowo 60 000 dolarów. Powiedzcie mi, o co chodzi? Czy to nie chodzi o to, żeby osłabić morale, ale to Ukraińcy wrzucają, tak? To jest ciekawostka, bo ja nie wiem, po co pokazywać takie coś Ukraińcom, jeżeli Ukraińców się łapie na ulicy, wrzuca do busa i wywozi na front. A może to chodzi o to, żeby Ukraińców przyjąć do rosyjskiej armii? Nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to skandaliczne zachowanie Marty Lempart. Wiecie co, ja to skomentuję troszeczkę inaczej. Ja sobie napisałem tu taki, można powiedzieć, wierszyk na ten temat. Zdjęcie dla uwagi. Ewa Zajączkowska, królowa Europy, skradła lajki w necie, w TV i na świecie. Lempartowa myśli, ja też tak potrafię. Jak pomyślała, tak stworzyła. Słowną pornografię. Lecą kurwy i inne słowne pieszczoty. W końcu Marta to mentalność unijnej kokoty. Bez szacunku do innych i do samej siebie. Myśli, że jest gwiazdą, lecz się w gównie grzebie. Brak sensu, logiki, za to same krzyki. To tak Marta buduje wyniki. Stoi Lempartowa, drze mordę, bo może. Gdybyś był w potrzebie, nigdy nie pomoże. Z urody nienachalna, ale jest pyskata. Żaden z niej polityk, tylko zwykła. I tu już zostawiam, żeby każdy sobie dopowiedział.
Tak chciałem właśnie skomentować zachowanie Marty Lempart, moi drodzy. Moi drodzy, żaden odcinek nie może się obyć bez suchara. Dzisiaj taki suchar małżeński. Otóż małżeństwo kupiło sobie nowego laptopa, no i stwierdzili, że trzeba ustawić jakieś hasło, żeby im nikt go nie zhakował. I mąż podpowiada, napisz mój penis. Żona wpisuje i nagle zaczyna się śmiać. On się pyta, z czego się śmiejesz? Jak to z czego? Hasło jest za krótkie. Tak, moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziś czwartek, jutro piątek, czyli o 20:00 będzie ciekawy live. Live będzie osobą, która już była niejednokrotnie naszym gościem, ale ma nowe informacje i z nimi się z nami podzieli. Także za dzisiaj dziękuję, dobrego dnia. Pamiętajcie standardowo o tym lajku, o subskrypcji, bo do 5000 to już zostało o tyle takie ciut-ciut. No i o dzwoneczku. I przy dzwoneczku zaznaczamy, że wszystko. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, dobrego dnia, hej!